Wariant Neudorfa, ustawiamy pozycję. Następną pozycję ustawiamy. Co to jest? Jest. O! Ustawiamy taką pozycję. Król stoi w narożniku. Przy nim pionek. Hetman stoi tu. Hetman tu. Gramy czarnymi i staramy się zrobić remis. Można zacząć próbować zrobić remis. Można spróbować zrobić remis. Tu zwracam uwagę, że jest pion G. Proszę bardzo, kombinujemy ruch czarnych. Remisowanie polega na tym, żeby albo szachować, albo podwiązywać. Takie są metody obronne. Proszę bardzo, strzelamy ruch. Czas leci. I u mnie ten czas leci. Muszę porobić zmiany. No i tu zadanie jest bardzo proste. Dajemy szacha na H4 i po hetman H7 dajemy szacha na D8. Biały dorabia hetmana. Cwaniaczek. Ruch czarnych. Co teraz? Gramy czarnymi. Proszę, oczekuję propozycji. Od razu podpowiadam, że to jest takie małe powtórzenie, że myśmy o tym już mówili. Znowu nie wiem, czy mnie słychać. Słychać mnie, czy nie? Znowu nie bardzo wiadomo, czy mnie słychać, jak mnie nie wiadomo. To o co chodzi? Znowu mi się włączy reklama. Nie, nie włączyła się. Znowu się włączy reklama. Jeszcze raz sprawdzę opóźnienie. Znowu się włączy reklama. Jeszcze raz sprawdzę opóźnienie. Jeszcze raz sprawdzę. Tu w telefonie bardzo małe opóźnienie jest. Więc dzisiaj malutkie opóźnienie. Proszę, proponujemy ruchy. Proponujemy ruchy. Tam się można do turnieju zapisać. No, kochani. Znany mechanizm.
No tu Maciuś pierwszy, proszę bardzo. Maciuś pierwszy. Pan Szachuś. To jest przykład, kiedy możemy zremisować hetmanem przeciwko dwóm. I tu mamy uniwersalną obronę. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. To nie ma znaczenia. Liczy się obrazek, a nie to, który hetman. Taki problem już był sędziowski rozpatrywany. Liczy się obrazek. Nie ma znaczenia, który hetman przychodzi do powtórzenia pozycji. Oczywiście w tej pozycji możemy powtarzać, powtarzać, powtarzać. Przejdziemy dzisiaj do końcówek, w których walczymy z hetmanem i dwoma pionami. To jest dużo łatwiejsze do wygrywania, dużo trudniejsze do obrony. O, na przykład taki przykład. Jak ładnie powiedziałem, o, na przykład taki przykład. Białe zaczynają i wygrywają. Jak wiemy, hetman powinien być scentralizowany. Tu jest jedna, nie ten kolor. Tu jest jedna przekątna, na której można się zasłonić przed szachem. Więc tej przekątnej szachów nie będzie. I trzeba tak manewrować królem, żeby zasłonić się przed szachem z kontrszachem na przeciwnika. Proszę bardzo. Czas start. Ruch białych. Nawet kiedy czarne zaczynają, uciekamy królem. Szachy za chwilę się skończą, bo idziemy do tej przekątnej, o której mówiłem. Nawet lepiej od razu zagrać B6. Hetman A6 i szachy się skończyły. Pozostaje podwiązka. Proszę, szukamy wygranej białych. Szachów nie ma, szukamy wygranej białych. No proszę. Dajemy szacha. Król odchodzi. I po król A6 szachów nie ma. Hetman F8. I za chwilę wejdziemy hetmanem na tę przekątną i pchniemy pionka.
i pchniemy pionka. Spróbujmy przyjrzeć się kolejnej pozycji, jeszcze łatwiejszej. Czyścimy szachownicę. Słynna partia Morphy Andersen Paryż 1958. Morphy białymi, Andersen czarnymi. Jak widzimy, Andersen ma dwa piony więcej w końcówce hetmańskiej. Więc nauczyciel matematyki z Wrocławia radził sobie w tej partii z prawnikiem. Chyba on był z Bostonu. Nie chciałbym jakiejś głupoty palnąć, ale chyba on był prawnikiem z Bostonu. Dzień dobry, panie Maksiu. Nie było pana, no ale o 20, do 20 to pan skończy. Gdzie pan ma ten angielski, panie Maksiu? Uczy się pan, pan napisze, panie Maksiu, coś po angielsku, żeby się pan pochwalił, jak panu idzie. To dlatego nie ma symultan, panie Maksiu, bo one zawsze były tuż po 20. Symultany czekają, aż pan przestanie uczyć się angielskiego. Proszę bardzo. Ruch czarnych. Wygrywamy. Jak Andersen z Morphy. No ale o 21 to już późno, to ja już zasypiam, a jeszcze... A według którego czasu? Według tego ukraińskiego, co ma... czy mamy, czy według... środkowoeuropejskiego. A4. Bardzo dobrze. Letniego. A4. Pan Szachuś. Uciekamy królem. Gdzie królem uciec? Tu zwracam uwagę, że istotny jest pion, pion C. Z pionem C król się dobrze chowa z linii G. A no to Maksiu się zdecyduj. Gdzie uciekamy? Do turnieju, Maksiu, się zapisałeś? Pan kapitan się do turnieju zapisał, nie widzę. Pan kapitan się zapisał, a pan Maksio jeszcze nie. Tu Maksiu masz turniej, zapisz się. Król D6, dobry ruch, ale lepiej od razu uciekać za piona. Król C6. Uciekamy za piona. Hetman C8. I tu kto wymyśli sprytny ruch białych. Czarnych, przepraszam. Czas start. Sprytny ruch czarnych. Jeżeli będzie hałas, proszę się nie denerwować. W moim odczuciu dyrektor techniczny ma zamiar odkurzać właśnie. I nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Dziesięć sekund leci. No, Angiely. Angiely to po angielsku. No pięknie, Maksiu, napisałeś.
Proszę, gramy król B5 i nie boimy się, bo następi szachutek. Biały musi bić i biały goni, a my ruch w ruch nie puszczamy białego do zajęcia tych dwóch pól. Hetman A1, panie kapitanie, czy dobrego nie prowadzi. Tutaj chowaliśmy się królem. No dobra, cofamy się. Czyli biały nie może bić tego pionka. Gra król E1. My C5, żeby tu się chować od frontu. Hetman B7, król C4. Hetman F7, król C3. Hetman F3. Co teraz? Jak się zasłonić przed szachem? To ma jakiś pomysł. Końcówki hetmańskie są łatwiejsze od wieżowych, to prawda. Ponieważ siła hetmana jest taka, że ma decydujące znaczenie. A oddanie wieży za ostatniego piona jeszcze nie zawsze przegrywa. Oddanie hetmana za ostatniego piona zwykle przegrywa. Tu kto pomyślał, to widzi, że możemy się zasłonić hetmanem. I biały ma problem. Daje szacha na F6. Ruch czarny. Gdzie odchodzimy królem? Gdzie odchodzimy królem? Król B4. Troszkę tu od razu podpowiadam, Maksiu, bo ciebie nie było, że staramy się odchodzić na pole innego koloru niż hetman przeciwnika, z którego daje szacha. Na pole innego koloru. Taki mamy kaprys. Żeby tak odchodzić. Dobry wieczór, panie Uncle. Zapisał pan się do turnieju? No, zachęcam. Mamy jeszcze dwa wolne miejsca, ostatnie i przedostatnie. Więc odchodzimy królem na B3. Król B3. Hetman B6. Król C2. Czy można wziąć piona C5. Taka mała zagadka na rozgrzewkę. Mała zagadka na rozgrzewkę. Czy można wziąć piona C5?
Pani Maksiu, jak można mówić, że ja wbiłem? Pani Maksiu, jak można takie oskarżenie dawać? Mam 105 wbite. Zięć powiedział, że teraz do miniona to już szybko poleci. A pan kapitan powiedział, że nie można, no bo znowu dajemy szachutka i znowu gramy królem na B2, nie puszczając białego do pól C1 i C2. No pan się uncle, pan się wbije. Chociaż jedną pan zagra z Maksiem, że Maksie miał dobry dzień. Więc nie może bić. Po król C2 nie może bić. Gra hetmanem na A7. I teraz możemy zaszaleć. Ruch białych. Ruch czarnych, przepraszam. Od razu przypominam, że następna transmisja już będzie niedługo, bo 17 kwietnia. Jak zaszaleć? Tu proszę spojrzeć, że obaj zawodnicy, którzy byli mistrzami ataku, Morphy i Andersen, bardzo precyzyjnie grają końcówkę hetmańską. Bardzo precyzyjnie grałem końcówkę hetmańską. Dał szacha na C3. Król E2. Ruch czarny, bardzo prosty ruch. Kto widzi jaki? Dzień dobry, panie Bartoszu. Panie Bartoszu, gra pan w turnieju albo nie? Tyk, tyk, razem pan Max przewiduje. Panie Bartoszu, pan się przyzna, że pan tam mi podkręcił coś, panie Bartoszu. No co wy, przecież tu nie ma co myśleć. Trzeba pchnąć piona na A3. I co biały może? No biały może dać szachutka. Gdzie odchodzimy królem? No tak, żeby nie było szachutka. To ma jakiś pomysł. Coś marnie dzisiaj wam te odpowiedzi. Końcówki hetmańskie chyba rzeczywiście są trudne. A gdybym wam ustawił końcówkę van der Flitta. Tu mam chyba. Ustawię wam końcówkę van der Flitta. To bardzo pouczająca.
Król B1? Nie. Nie od razu król B1. Po co król B1? Król B1 jest białe, a my odchodzimy na pole koloru... No tu czerwonego w tym przypadku. Nie na żółte, tylko na czerwone. I gdzie ten biedak da szacha? I teraz gramy, proszę, inteligentnie, jak tak się wyrażę. Ja wam przygotuję końcówkę Van Fleeta. Już ją mam. Tu naszykowaną. No. No, co sobie, lenie jesteście. Znowu ta sama sztuczka, hetman B3. Czy biały może wziąć piona na C5? Pan Bartoszu prowadzi coś? Tak pan napisał? O, Maksio zauważył. Maksio, proszę, jakiś zdolniacha. Tu i tu. Brawo dla Maksia. Czyli po hetman B3, hetman A6. Co teraz? Ruch czarnych, chytry. No teraz to już prościzna. No C4. I na hetman F6 gramy C3 i podziękowanie. No pion A sobie spokojnie dochodzi. No, mam tego Van Fleeta, ale go przygotuję za chwilę. Zobaczymy sobie partię z Magdeburga, to taka miejscowość wypoczynkowa zwana twierdzą. I to łatwizna jest. Białe zaczynają i wygrywają. Kombinujemy białymi. Oczywiście sam hetman nie wygrywa, musi im pomóc król, ale widzimy, piony są złączone, dobrze idą.
No daję wam jeszcze 10 sekund. Daję wam jeszcze 10 sekund. No. Znowu mi. Oj, witam panie Daniela. Panie Danielu, uczymy się końcówek hetmańskich. Jeszcze przez chwilę. Król F4 gramy. Gramy król F4. Po hetman H2. Znowu mówię, że na pole i na królu król F5. I teraz król D1, żeby było więcej szachów. Co my na to? Gramy białymi, wygrywamy. Zegar włączyłem. Zegar chodzi. Trudne dla was te końcówki. No. No to znowu muszę podpowiedzieć. Idziemy pionem na G5, no. W ten sposób zwalniamy hetmana od nadmiernej roboty. Król C1 ucieka. Ruch białych. No po prostu końcówki hetmańskie trzeba polubić. Panie Bartoszu, jaki pan ma dzisiaj trunek? No. No daję wam ostatnie 10 sekund, no. Naprawdę ostatnie 10. Królem. A właśnie, że gramy hetman E7. Gramy hetman E7. Hetman C2. Król F6. Hetman C3. Król G6. Tu tak schodkami idziemy. Hetman D3, król G7, jak mówiłem, na pole innego koloru.
i G6. I jakby nie mówić, szachy się skończyły. Szachy się skończyły i pion związany, nie ma ruchu. Król B1. Gramy, próbujemy wygrać białymi. Co teraz? Król G7. Niedobre. Myślimy jeszcze chwilę. Nie król G7. Szukamy innego ruchu królem. No już dwa razy król G7, nie mogę postawić trzeciej kropki na G7. Szukamy innego ruchu królem. Tu chcę podpowiedzieć, no pewnie, patrzcie kochani, jak tu stoją na jednej linii, to po król H8, co gramy po hetman G6? Kto ma jakiś pomysł? Hetman H7. Pięknie. Hetman H7 i to mamy szansę wygrać, bo czarny król jest daleko od narożnika. Czyli po król H8 czarny musi kombinować. Hetman D4. Co my na to? Co my na to? Hetman H7 to niedobre. Dodaję ostatnie 10 sekund. Pion G7. Oczywiście przy każdej sposobności podciągamy piony. Pion G7. Król A1. Kombinujemy dalej. Co teraz? Hetman E6, pierwsza propozycja. Zupełnie poprawny ruch hetman E6.
Co jeszcze? Myślimy jeszcze chwilę. Myślimy chwilę. Myślenie nam dobrze idzie. Oj, witam pana C. Kultura. Macham przyjaźnie rączką na przywitanie, panie Piotrze. Ogląda pan dzisiejszy mecz z Albanią. A w co? W szachy? Panie C. Kultura? Czy w piłkę kopaną? Pan ma. No tu gramy hetman F7. Przygotowując król H7. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Król B2. Król H7. Pan Szachuś, hetman G6 i hetman E7. Ruch biały, szukamy wygranej. No to Albania to groźny rywal. Pamiętam, jak Mariusz Dmochowski przeżywał, kiedy Albania dokopała nam 2-1 w filmie Piłkarski Poker. A która Albania? A połowa Albanii, co została z Albanii? No to jeszcze trudniej. San Marino też nam nie szło. Pan Daniel widzi szaszka. Dobry pomysł. Ostatnie 10 sekund daję. Proszę, pan Daniel znalazł doskonałe hetman F5. Pięknie. No musi odejść, bo jest w zugzwangu. Nie mógł chodzić królem. Proszę, ruch białych. I za chwilę wam ustawiam końcówkę Van Flita. Już niedużo nam zostało ruchów do zrobienia. Dwa dokładne ruchy i przeciwnik się poddaje.
No jeszcze naprawdę ostatni się, bo to łatwe jest. Król H8 nie. Król H8 pierwsza koncepcja, ale nie. Trzeba przygotować król H8. Ruch, który przygotowuje król H8. Jesteście kochani bliziutko. Hetman D3, też śmiała koncepcja. Hetman F8 też. No trzeba zasłonić króla przed szachem. To przed tym szachem, którego widzieliśmy przed chwilą. No brawo, hetman F6, król se gdzieś odchodzi i król H8. I nie ma szacha na ósemce. No dobra, ustawię wam Van Flita, żeby było, bo Van Flit to Van Flit. Taka łatwizna, a nie ten król. Proszę, ruch białych, czas start. Ruch białych, czas start. Ja, panie Piotrze, używam YouTube tylko do oglądania filmów, natomiast byłem u pana na ostatnich transmisjach i przychodziły różne osoby, od pewnej osoby z Twitcha, tutaj komentować broniłem pana. A, panie Bartoszu, na Twitchu coś? To dziękuję, panie Bartoszu. Jest koncepcja hetmana 3. Widzę szacha, daję szacha. Bardzo dobra koncepcja. O, pan Andrzej się pojawił. Przypominam, że można jeszcze do turnieju się dopisać. Panie Bartoszu, nie. Nie mamy wpływu na to. Jak mawiał jeden docent, wściekłość naszych wrogów jest dla nas najlepszą pochwałą.
No, jeszcze 10 sekund daję. Ja to omawiałem. Troszeczkę tak mnie nagrało. Odmawiałem tę pozycję. A, hetman G3, hetman H3. No, kto da więcej? Witam pana Michała też, bo pan Michał też od jakiegoś czasu. Przypominam, że następna transmisja będzie już niedługo, bo 17 kwietnia. Mat na B7. Panie Michale. O, pan Maniuś. Witam pana Maniusia. Dobrze, zdrowi, nie narzekam. Muszę iść do dentysty, w środę i do dentysty. Ale poza tym dobrze, trochę mnie pobolewa. Ząb leczony kanałowo mi pobolewa. Jak to dopiero, pan... A pan zajrzy w kalendarz, panie kapitanie, to się panu rozjaśni. Hetman A4, no dobre no. Hetman A4, ofiara hetmana, ale nie widać, jak to wygrać. A pan Maniuś gra w turnieju? Hetman B2. O, bardzo dobrze. Coraz bliżej. Hetman D3 i hetman D1. Dwa ruchy naraz. Jeszcze okrążamy. Pan kapitan zna to chyba. No, komentowałem studium Van Flytta. Czasami jak ząb leczony kanałowo nie jest wypełniony do końca kanału, robi się tam stan zapalny i wtedy trzeba leczyć ponownie kanałowo z użyciem mikroskopu. No to... No dobra, no trzeba zagrać hetman B4 na cugzwang. Dziękuję panie Michale za tę wiadomość. On chyba z mikroskopem był leczony. Czyli co, tam się... A tam chyba trzy kanały są w tym zębie. Teraz uwaga. Znajdujemy wygraną. Król nie ma ruchu. Znajdujemy wygraną po... No po tym ruchu to jest wygrana, to widać. No musi utrzymać związanie. Znajdźmy wygraną teraz. Po hetman D5, czas start. Szukamy wygranej. Więcej już nie zrobię dzisiaj. Nie dam rady. Także panie Michale, dziękuję panu za fachową wypowiedź.
Pan C kultura, no hetman na 4 i co dalej, panie C kultura? Ja panu nie żałuję zagrać. No je to trzeba podać dwa ruchy. Dwa ruchy trzeba podać. A, zegara nie włączyłem. Bardzo was przepraszam, kochani. Nie włączyłem zegara. No myślimy. Myślimy chwilę. Nie ma król B8. Dzień dobry, panie Piotrze. No hetman A4 dobre, tylko co dalej? No nie, panie Andrzeju, nie hetman A7. Hetman A4 i co dalej? Odciągnięcie i zaciągnięcie robimy. Robimy kombinację, której tematem jest odciągnięcie i zaciągnięcie, a mamy motyw geometryczny. Podwójnym uderzeniem robimy odciągnięcie i zaciągnięcie. No, pan Maniusz niezawodny, proszę. Uderzenie tiu. Oj, pan Maksio, pięknie. Cofamy to. Weźmy teraz odejście na F3. Ruch białych. No, Van Fleet. Mówiłem, panie Michale, Van Fleet. No co, panie Andrzej, no hetman A4 i co dalej? A, hetman A4 i ta sama kombinacja. Panie Danielu, no nie możemy pisać jednego ruchu. I znowu robimy zaciągnięcie. No bardzo ładnie nam się udało. Przypominam, że tu robimy ciche posunięcie. No to teraz hetman G2 spróbujmy. Czas start. Spróbujmy po hetman G2. Hetman A3 z planem hetman B2.
No pięknie. Pięknie. No to jak nam tak dobrze poszło, to spróbujmy jeszcze. Przypominam, że zaczynam od Hetman B4, Hetman A1, czas start. Tylko tu trzeba troszeczkę dłużej pomyśleć, ja was zostawiam na chwilę. Zaraz wracam. No i co my tu widzimy? No jak to na wyczekanie? Hetman B2, Hetman A2, Hetman B. A jak król i daje wam jeszcze 10 sekund. No jak król ucieknie, to co? No właśnie, a co będzie, jak zagra coś innego niż Hetman A5? Myślimy chwilę. Tu dajemy szansę komuś się do turnieju dopisać jeszcze. Ostatnią szansę. Jak to się mówi, bo za minutkę zamykam budkę. Minutka minęła, budka się zamknęła. Do turnieju zapisy się skończyły. Chyba że ktoś mnie bardzo poprosi, to się go wtedy dopuści. Okno przymykam. Świeży tlen wpuściłem, żeby dobrze grać. I co tu jest? No, daję wam jeszcze ostatni, ale naprawdę to ostatni 10 sekund, bo to tak nie można szastać czasem.
O, pan Robert. Zapomniałem, jak pan Robert ma na imię. Pan Robert nie ma na imię Robert. A pan Daniel się dopisał. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. A do turnieju pan zagra? Pan się dopisze, panie Grzegorzu. Kopę lat, jak to mówią. Będzie pan faworytem. Tak. Tylko, że on miał na imię Ludwik, panie Michale. To on ułożył to zadanie. Ostatnie 10 sekund daję. No to chociaż, panie Grzegorzu, pan kciuki trzyma. Dobry wieczór, panie Pawle. No dziękuję, to nie moja zasługa, to wasza zasługa. Panie Pawle, nie moja. Ale dziękuję. Tu pan Paweł jest systematycznym darczyńcą, donorem. Jak to się mówi? Zasila. Co miesiąc stosowną kwotą konto fundacji. Więc jak ktoś chce pana Pawła naśladować, to zapraszam. Dacz to Holandia, tak. Hetman C4. Może tak. Tu mi mówi, że turniej startuje. A ja mam napisane, że za 10 minut. A on mi napisał, że startuje. I co mam zrobić? Tylko oni się już nie chcą nazywać Holandia. Tak się pokompromitowali. Też. No dobra. Pokażę to rozwiązanie, bo trzeba powoli do turnieju się szykować. Ja muszę przestawić tam jeszcze. Pan Szachuś. On to oczywiście nie może iść na C6. Tu dajemy szachutka. O, dobry wieczór, panie Piotrze. No teraz to Niderlandy. Tu dajemy szachutka. No i jak tu, to nie jest spodziewanie dla całego świata, tu i zabieramy. No dobra, ustawię ostatnią naprawdę łatwą pozycję. Okazało się, dowiedziałem się, ruch białych, czas start, że autor tego, kto się nazywa Saavedra, to chyba jest imię. Bo Cervantes miał na imię Saavedra. Był taki Cervantes, co miał pseudonim Don Quixote z La Manchy.
i Sancho Panza. Sancho Panza, jakoś tak to. Pogańskie te nazwy takie. A zegar chodzi. No to pan, panie, no ale to właśnie tak mi o to chodzi, że to on miał na imię Saavedra, to miał Don Kiszot na imię. Kto wie, na kim się pożywił? O, pan Michał wyciąga takie piękne. No ale Cervantes też miał na imię Saavedra. W Glasgow żyjący. Jak wiemy, Cervantes pożywił się na świętym Jacku od Rowążu. Wystąpił w konkursie, napisał dłuższy wiersz ku czci świętego Jacka i dostał nagrodę. Dzień dobry, panie Sebastianie. I tutaj jest o. To była partia Brendan Potter i biały wygrał. Potem pan Barbier znalazł. A potem Saavedra znalazł. Grozi Maciuś. I podwójne uderzenie na wieżę i na Maciusia. Wieże dorabiamy. No dobra.